Siemanko wszystkim na naszym kanale. Niebawem wybieram się nad morze, jak wiecie, nad naszym polskim morzem. Jak to się mówi, śmieją się, że taniej wyjdzie pojechać za granicę do Egiptu, do Turcji, niż nad nasze polskie morze. Tam chociaż jest pewna pogoda, a nad naszym polskim morzem pogoda jest w kratkę. No i też ceny czasami powalają, więc zastanawiam się, czy nie jest dobrym rozwiązaniem zakupić taką rację żywnościową, dzienną, na parę dni. W tym momencie parę takich racji można sobie zakupić. Ja tą akurat rację żywnościową dzienną zakupiłem w czasie, kiedy wybuchła pandemia, był to marzec, i zapłaciłem 65 zł, więc przepłaciłem dość mocno, bo za takie racje płaciłem około 35 zł na bazarze w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to racja chyba dzienna, bo powinny być jakieś 3 posiłki, śniadanie, obiad i kolacja. Zresztą zobaczymy, jest tego dość dużo. No i dobra, robimy sobie unboxing. Oczywiście opakowanie jest wodoodporne, całe. I tu mamy tak, jest kubeczek, a w kubku mamy, ja wiem, słońce razi, raczej światło. O, pyk, opuścimy sobie. Teraz będzie trochę lepiej. O, luksus już jest. Mamy kubeczek, w kubeczku mamy tak, dwa razy chusteczka nawilżająca. Tu mamy Carbon Fast Energy Tablet, czyli mamy jedna, ta jest jakiegoś Energola, jakieś witaminki. Mamy tutaj dwa cukierasy, cukierka kofeinowego, sól i pieprz. Ok. Następnie mamy koncentrat napoju izotonicznego o smaku pomarańczowym. Wlewa się tutaj, zakręca i mamy gotowe. To później sprawdzimy. Tutaj mamy, o dziwo, wodę. 7 oceanów. Energy Drink Water. Zapasowa woda do picia. No, zaraz zobaczymy, czy ona... Ale pierwszy raz się spotkałem z wodą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli 600 ml wody mamy. Dość fajnie. I tutaj mamy żarełko. Nie, to jest jedno danko. To nie jest dzienna, tylko jedno danko. Co dziwo, to za jedno danko ja płaciłem w Tomaszowie 25 zł. Łopatka z ryżem i warzywami. Tutaj jest wszystko. I teraz tak, podgrzewacz. Podgrzewacz tak samo jest zrobiony na zasadzie tego karbidu. Czyli wlewamy wodę. Wkładamy żarełko do środka, znaczy najpierw wkładamy żarełko do środka, wlewamy ciutkę wody i zamykamy. Dziwna instrukcja, typ A. Taka instrukcja, w ogóle to nie jest po polsku. To jakaś ściągana jest, bo to nie jest ta racja żywnościowa wojskowa. Tu jest to dziadostwo. Nawet nie rozerwać w punkcie A, wkład grzewczy nie do spożycia. Następnie umieścić otwarty posiłek wewnątrz opakowania grzewczego, nalać trochę wody i zamknąć. No dobra, zobaczymy. Sprawdzimy, czy to przyniesie rezultat taki, jak ma przynieść. Dobra, tutaj rozrywamy. Umieścić posiłek wewnątrz opakowania grzewczego. Dobra, umieszczamy posiłek. A, sprawdzimy, jestem ciekaw, co z tego będzie. Umieszczamy posiłeczek. Jest. Następnie nalać trochę wody i zamknąć. Delikatnie potrząśnij opakowaniem. Dobra, nawet zobaczymy. Tutaj nawet mamy do zaklejenia ciutkę wody. Tu mamy tą wodę. Zaraz sprawdzimy w ogóle tą wodę. Ciut wody musimy nalać. Tu się rozrywa. Zaraz zobaczymy. O, no tak jak przypuszczałem. Uciekło staremu. Dobra. Wlewamy odrobinę wody. Może trochę przymało. Damy jeszcze. Jeszcze damy. O. Pik. To prawie wszystko. Dobra, następnie musimy teraz to zamknąć. No i wstrząsnąć.
No i zostawiamy, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Mam nadzieję, że mi to nie zrobi kabum. Dobra, co mamy dalej? I dalej mamy tak, mamy tutaj batonik, baton fizjologiczny, a wiecie, ten z owocami. Ale powiem wam, za 65 zł to naprawdę sobie się wypłaciłem, bo w Tomaszowie za 25 lepsze te zestawy były. Ten zest... batonik to jest... What? Wygląda jak czekolada. Tylko jest strasznie lekki. Ale jest bardzo smaczny. Dupło. Okej. Okay. W amerykańskiej racji mieliśmy coś na zasadzie karbidu i wydzielał się ten śmierdzący gaz łatwopalny wybuchowy. Ja tutaj normalna para wodna jest i dosłownie parzy. Najbardziej mi się podobają zestawy, gdzie mamy podgrzewać, bo wtedy można sobie jeszcze wodę zagotować, ale batonik... Rewelacja. Zrobimy sobie energola. W środku mamy tabletę gwałtu. Nie no, do tego chyba trzeba więcej wody dać. Ale zestaw jest o tyle dobry, bo w tych racjach polskich mamy zestaw do filtrowania wody, do czyszczenia wody. A tutaj już mamy tą wodę, więc tak naprawdę nie musimy się o nic martwić. Woda jest, nie musimy się o nic martwić, więc Coco Jumbo i do przodu. Damy 200 ml. Tutaj mamy napój tak samo. Śmierdzi jak... To się podobno rozkłada jakoś, albo się nie rozkłada. Wiecie jak to śmierdzi? Śmierdzi jak takie tanie lekarstwa, co za dzieciaka się dostawało. Pseudowitamina C taka. No dobra, wlejemy wodę. No jest wody, to będziemy korzystać. Danko nam niech się robi. W sztuczce mamy, więc nawet nie będę musiał podnosić swojej szanownej dupencji, żeby wody dopaść. Obym się śmiała, to woda słona. Pik. No dobra, jeszcze tutaj damy ciutkę i... Energetyk, powiem wam, na pewno to jest do rozpuszczenia. To nawet nie jest po polsku. Carbonex. Dziwna sprawa, bo to się w ogóle nie rozpuszcza. To chyba jest proszek do ssania. I tutaj mamy tak, taurynę, kofeinę, witaminę C, sarnosinę, coś tam. Dobra, to jest cukierek. To jest cukierek. A ja głupi do wody rzuciłem, mówię, normalnie to one powinny buzować. No to wodę przelewamy tutaj. Przelewamy tutaj. Powiem wam, super sprawa to jest. Tu mamy herbatę. O. Suchary. Bardzo fajne. Bardzo suchary. Tu mam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie dostałem. Szczoteczkę do zębów. Happy morning. Szczoteczkę do zębów. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Myślałem, że będzie zup różny. Tu mamy łyżeczkę małą. Zamieszamy naszą herbatką. Wydrylujemy ją tam. O. No, za dużo wody jest teraz, ale... O! Aha, za dużo wody, to się nie rozpuściło. Cholerstwo jedno. Ale ogólnie taki zestawik, jakby kosztował 25 zł. Jedno danko,
czy się opłaca, jak gdzieś pojedziemy na przykład w góry, nie, na przykład ruszymy gdzieś w góry na cały dzień i zamiast na przykład robić sobie kanapeczek, to można sobie takie danko wziąć na jeden dzień i byłby luksus, nie? O, tutaj damy trochę, szejkujemy, bo mamy i wodę, tak naprawdę wszystko mamy, nie? Więc taki posiłek jeden sowity jak najbardziej, czyli to nie jest porcja całodniowa, tylko jeden posiłek. No, smakuje tak sobie, ale batonik. Tak to wygląda, jakby kto pytał. No, spróbujmy nasze jelitko. Jak to smakuje, czy się w ogóle zagrzało? Czy się nie zagrzało? Dotykam, to aż parzy łapy. Tu mamy łopatka z ryżem i warzywami. Pachnie to jak psia karma. I wygląda jak psia karma. Nie wygląda to zbytnio apetycznie. Wygląda jak ryż. Smaku, jak potrawka. No ryżu jest sporo. Takie 2 na 10. Da się zjeść od niechcenia, ale... Więc ocencie za mnie na pewno za Chiny Ludowe nie dałbym 65 zł za to. 20 zł mógłbym dać. Ale już wolałbym chyba parę złotych dołożyć i kupić sobie dzienną i mieć więcej po prostu posiłków. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Ja się z Wami żegnam i do następnych odcinków. Pozdrawiam!